singing in the dead of night. Boom, boo, doo, boom, doo, doo. Take these broken wings and learn to fly. Boom, 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 boom. For your life. Boom, 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 boom. You will. Po 15 latach istnienia Królestwa Kongresowego doszło do znamiennego w skutki wydarzenia, jakim była insurekcja młodych podchorążych warszawskich, którzy odważyli się rzucić wyzwanie caratowi. Pod dowództwem porucznika Piotra Wysockiego ruszyli oni na Arsenał. Żyje Polska! Nie, żyje Polska! Maszerować! 29 listopada 1830 roku podchorążowie piechoty, która mieściła się na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie, spowodowali wybuch powstania listopadowego. Powstanie nie było skoordynowane. Od samego początku działania w Warszawie prowadzone w pewien sposób chaotycznie. Do samego końca nie wiadomo było, jak ono się potoczy. Część przysiężonych nawet dobrze nie była poinformowana o spisku. Chodzi mi o sprzysiężonych, którzy byli na terenie poszczególnych oddziałów Wojska Polskiego. Czyli krótko mówiąc, wszyscy byli tym powstaniem zaskoczeni. Atak podchorążych na koszary, jazdy, powiódł się. Potem obrona podchorążych na moście, następnie atak belwederczyków, studentów na belweder. Całkowicie nie spełniły oczekiwań, ponieważ atak na belweder miał spowodować śmierć wielkiego księcia Konstantego. Wielki książę nie został zabity. Piskowcy przybiegli przez belweder, raniąc prezydenta Warszawy, który tam był wtedy. Na Moskwę gniazdo carów! Raniąc jednego z generałów. I myśleli, że ten generał to jest właśnie Konstanty, były ciemności, warunki niezbyt sprzyjające i po prostu wybiegli bardzo szybko, cała akcja trwała kilka minut, nie osiągnęli swojego celu, dzięki temu Konstanty mógł się ewakuować stamtąd. Następnie dołączyli do grupy Wysockiego, no i później na trasie, prawda, Alei Ujazdowskich, Krakowskie Przedmieście, tam w tym kierunku podążyli do Arsenału Warszawskiego. Lud stolicy, kto się przyłączał do powstania? Przede wszystkim byli to ludzie z niższych warstw społecznych. Nocy listopadowej to ja jestem warszawiakiem. Warszawiakiem, który musi w chwilę zdecydować o wszystkim. Musi powiedzieć tak. Ja idę z powstańcami, albo nie ja z powstańcami nie idę. I koniec. To jest bardzo trudne przedstawić. To jest właściwie rola aktorska, ale trzeba to pokazać, że owszem, pięknie szedł Piotr Wysocki z podchorążymi, ale często zastawał zamknięte bramy. Pięknie szedł generał dowodzący, chociażby gwardią, Franciszek Rzymirski, który przez 2 dni trzymał pułk na zimnie na dworzu, przecież wtedy był mróz, żeby ludzie mogli się namyślić. Chcesz, zostajesz, nie chcesz, odchodzisz. To były decyzje na całe życie, bo traciło się wszystko. Dom, rodzinę, dzieci, życie też. To jest bardzo trudne, ale to jest również historia, historia nasza, historia żywa. To jest właśnie historia viva, l'histoire vivant, jak mówią. Po opanowaniu Arsenału Warszawskiego, następnie powstanie wsparły oddziały 4. Pułku Piechoty, liniowy Królestwa, sławni czwartacy. Powstanie zostało wsparte przez batalion saperów. Osób jakoś udało się Warszawę opanować. Pamiętać jeszcze należy, że sam Konstanty nie za bardzo chciał doprowadzać do rozlewu krwi pomiędzy Wojskiem Polskim i w ogóle Polakami a Rosjanami. Więc również jego działania wyglądały w taki sposób, że wycofywał swoje oddziały rosyjskie, nawet mówił, niech Polacy to załatwią między sobą. Właśnie dzięki takiej postawie, niezdecydowanej mocno postawie Konstantego, dzięki pewnemu chaosowi, który zapanował, powstanie się udało. Rządzący Imperium Rosyjskim car Mikołaj I postanowił ujarzmić powstanie i wysłał swoją armię do szturmu na Warszawę. Po zwycięskiej przez Polaków bitwie pod Stoczkiem, pod dowództwem generała Józefa Dwernickiego, doszło do decydującej bitwy na przedpolach Warszawy.
bitwa pod Olszynką-Grochowską miała kardynalne znaczenie, ponieważ głównodowodzący wojsk rosyjskich na terenie Polski, Dybicz, chciał pod Olszynką-Grochowską pokonać Wojsko Polskie i zająć Warszawę. Tego się nie udało zrobić. Pod względem militarnym trzeba sobie powiedzieć szczerze, bitwa zakończyła się remisem. Natomiast można ją potraktować jako zwycięstwo polskie pod tym względem, że Rosjanie nie osiągnęli swojego założenia. Nie rozbili Wojska Polskiego, które wycofało się w porządku. Mogli wsadzić umocnienia Warszawy. Wojska rosyjskie wykrwawione tutaj pod Olszynką nie były już w stanie przeprowadzać szturmu na Warszawę. Dzięki temu powstanie mogło trwać jeszcze kilka miesięcy. Powstanie listopadowe zakończyło się klęską z uwagi przede wszystkim na to, że jako takie w ówczesnej sytuacji politycznej nie miało dużych szans na powodzenie. Można było ciągnąć się dłużej. Dłużej ciągnąć walki nie pozwoliło, no, krótko mówiąc, można powiedzieć, kunktatorstwo władz, które robiło wszystko, żeby jakoś ugodzić się. Były prowadzone walk cały czas, były próby. Prowadzone próby dogadania się jakoś z Rosjanami, szczególnie w tym pierwszym okresie, kiedy wypuszczono Rosjan z Warszawy, kiedy czekano nie wiadomo na co, kiedy dano Rosjanom czas na przeformowanie się. Natomiast trzeba pamiętać, że naszym sąsiadom ówczesnym, zarówno Austrii, jak i Prusom, nie zależało na tym, żeby Królestwo Polskie odzyskało swoją dawną świetność. Przecież, prawda, po Rosji przyszłaby kolej na nasze ziemie, prawda, na poznańskie, na Galicję, które na pewno też chcielibyśmy z czasem odebrać. Oni doskonale sobie z tego sprawę zdawali i pomimo sympatii Niemców w tym czasie, mówię o społeczeństwie niemieckim, do powstania na pewno władze nie dopuściłyby w ostatecznym rozrachunku do tego, żeby Polacy sobie od tak tutaj, prawda, mogli robić co chcieli. I zresztą działania w trakcie samych walk, samej w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku, kiedy przez tereny pruskie szło zaopatrzenie dla armii rosyjskiej, już było jakby wskazaniem na to, że no, musielibyśmy w jakiś sposób to powstanie przegrać, mniej lub bardziej krwawy. Jesteśmy rzeczywiście na faktycznym miejscu, gdzie rozegrał się fragment bitwy pod Olszynką-Grochowską, ponieważ pole bitwy obejmowało kilka hektarów, dziś zabudowanych osiedlami. Został tylko mały fragment lasu nad rowem, rowem rzeczywiście pamiętającym tamte czasy. To tutaj nad tym rowem toczyły się najbardziej krwawe boje. I rów właściwie wtedy został zdobyty, kiedy został zasłany ciałami rannych i zabitych żołnierzy polskich, rosyjskich. Ja tutaj jestem w roli dosyć nietypowej, ponieważ jestem w roli akademika warszawskiego, warszawskiego akademika lekarza, którzy pospieszyli na pomoc armii powstańczej, niejednokrotnie z bronią w ręku, gdyż Karol Kaczkowski, dowódca służby wojskowej sanitarnej, szkolił się na artylerzystę. To potem znalazł się jako chirurg na polu bitwy pod Żelaznym Słupem, czyli pod słupem upamiętniającym budowę z Szosy Brzeskiej. Ale tutaj, na tym polu bitwy, był inny chirurg, Michał Dejfinger, który sobie bardzo dzielnie poczynał jako artylerzysta. Potrafił nabić działo, potrafił je obsługiwać, potrafił z niego strzelać. Tutaj jest rzecz o tyle ciekawa, że w czasie bitwy pod Olszynką Grochowską po raz pierwszy na polu bitwy znalazła się właściwie cała obsługa sanitarna. Czyli nie tylko lekarz, który na ogół wędrował sam, ale byli również podoficerowie sanitarni, felczerzy, byli również brankardierzy, czyli ludzie, żołnierze do znoszenia rannych z pola bitwy. Była to decyzja Kaczkowskiego i to pozwoliło na... No, straty były ogromne, ale z pewnością byłyby większe, gdyby ci ludzie zostali na zimnie, na mrozie. Pogoda była podobna, ponieważ było minus 3 stopnie mrozu, chwytała odwilż. Odwilż przyszła w nocy z 25 na 26 lutego i wtedy to pole bitwy zmieniło się w grzęzawisko. Cóż powiedzieć, była to bitwa na przedpolu Warszawy, a więc na zapleczu miasta. Stąd ona wymuszała inne działania dla służb, no takich chociażby jak medyczne, gdzie można było rannych ewakuować, odwieźć. Kaczkowski zrobił na Pradze 5 ambulansów, lazaretów takich polowych, przejściowych. Między innymi na ulicy dzisiejszej Targowej. No ślad jest, bo jest, ulica biegnie tym samym szlakiem, co biegła 180 lat temu. Na samym polu bitwy nic takiego bardzo medycznego się nie działo. Trzeba było szybko rannego opatrzeć, ewakuować do Warszawy bryczką, wozem,
Droga była bardzo dobra, ponieważ był tu trakt brzeski. Już wtedy droga utwardzona, droga z kamiennym podłożem, droga z mostkami, więc ta ewakuacja trwała bardzo szybko. I tak to wyglądało. Praca była na pewno bardzo ciężka, można powiedzieć tragicznie ciężka, ponieważ w dymie, w wilgotnym śniegu, na błocie, na zimnie, ale właśnie akademicy warszawscy szybko zmieniali się w wyśmienitych lekarzy. To stąd wyszedł Seweryn Gałęzowski i sam Kaczkowski, który swoją wielkość przypłacił zesłaniem dożywotnym, zmarł w Chersoniu, do Polski nigdy nie wrócił. Zresztą Polski nie było. Jestem członkiem Stowarzyszenia Artylerii Dawnej Arsenał. Nasze stowarzyszenie zajmuje się rekonstrukcją wojska, a konkretnie artylerii z okresu powstania listopadowego. W tej chwili jestem w mundurze kapitana 24. Bateryjnej Roty. Jest to klub, do którego również należę. Jest to klub z Moskwy, z Rosji. Tam współpracujemy ze sobą, wymieniamy się materiałami historycznymi, doświadczeniem. A tutaj zostałem poproszony przez kolegów rekonstruktorów, z racji tego, że właśnie taki mundur posiadam, żebym był i dowodził wojskami rosyjskimi, które przyjechały i brały udział w inscenizacji pod Olszynką Grochowską. Powstanie listopadowe to był zryw, który pokazał Europie, że my jesteśmy. To jest czas, kiedy przecież rodzi się Belgia, kiedy rodzi się Grecja. A co z Polską? Tu można powtórzyć zdanie, a Polska? A Polska, która była i której nie było jednocześnie. To ona potem pokazała i Niemcom, bo przecież nie wszyscy strzelali do Polaków, tak jak Prusacy w Elblągu, być może stworzyła koncepcję za naszą i waszą wolność. Po raz drugi. Bo przecież to stąd, spod Ostrołęki, spod tutaj Grochowa, bo dowodził rakietnikami. A po Bem, tato Bem wyruszył aż do Turcji. Węgry, a potem Turcja. Myśl o Polsce rozeszła się po całej Europie. Europa się, przepraszam za wyrażenie, obróciła do Polski plecami. I to jest tragedia. Jedną z najtragiczniejszych postaci powstania był jego pierwszy dyktator Józef Łopicki, bohater bitwy pod Olszynką Grochowską. Mimo poczucia żołnierskiego obowiązku oraz patriotyzmu, dążył do ugody z caratem, zaś jego niewiara w sukces i niechęć do powstania była jedną z wielu przyczyn jego upadku. Emilia Plater dowodziła jednym z oddziałów powstańczych na Litwie. Była jedną z niewielu kobiet w owym czasie, która oddała swoje życie w narodowej sprawie. Niedługo po bitwie pod Olszynką Grochowską doszło do zwycięskich przez Polaków starć pod Dębem Wielkim i Ganiami, które nie zostały jednak wykorzystane przez dowództwo polskie. Nazywam się Jewgeni Razalski. Pochodzę z Mińska. Zajmuję się rekonstrukcją historyczną XIX-wiecznej piechoty rosyjskiej. Podoba mi się to bardzo. Interesuje mnie podejście do rekonstrukcji w sposób stricte profesjonalny. Na tych inscenizacjach można zawrzeć nowe przyjaźnie, które owocują jeszcze większym wgłębieniem się w temat. Nasze działania skierowane są ku młodzieży. Uświadamiania jej wartości historycznych wynikających z tych pokazów i wiele młodych ludzi rzeczywiście wstępuje do nas. Docieramy do różnych materiałów archiwalnych na terenie Białorusi, w Rosji oraz w Polsce. Materiały archiwalne znajdują się głównie w muzeach. Jest to trudna praca. Jest to twórcze zajęcie, jest to nasza pasja. Co roku staramy się być w różnych miejscach, bierzemy udział w różnych bataliach. Nasz klub odtwarza 26. Mohylewski Pułk Piechoty, który wsławił się pod Borodino oraz później na wielu innych bitwach kampanii rosyjskiej w 1812 roku, łącznie z pokonaniem Napoleona w Bitwie Narodów pod Lipskiem. Nasz pułk stacjonował również w Polsce, a konkretnie w
w Radomiu. Imperatorem i bardzo dużo wszystkich zamieszanych zdarzeń naszych. Po spektakularnej ofensywie wiosennej doszło do znamiennej i tragicznej w skutkach bitwy pod Ostrołęką. Wojskowa Akademia Techniczna, oddział historyczny Wojskowej Akademii, czyli tak naprawdę Legia Nadwiślańska, czyli kultywujemy tradycję jednej z najstarszych, najbardziej bitnych jednostek czy formacji Wojska Polskiego w tamtych latach. Owej historycznej Legii Nadwiślańskiej. Niezależnie od tego kultywujemy tradycję Szkoły Podchorążych Piechoty 1815-1830, owej Szkoły Podchorążych, którzy jako pierwsi wszystkich poderwali do powstania. Legia Nadwiślańska na terenie VAT-u istnieje od 5 lat, natomiast współpracujemy ściśle ze stowarzyszeniem o takiej samej nazwie, które od stycznia 2000 roku brało udział w ponad 100 inscenizacjach w kraju i za granicą. Były to kraje takie jak Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Rosja, Białoruś. W każdym razie cała Europa, tam gdzie przebiegały inscenizacje batalii napoleońskich. Natomiast w kraju bierzemy udział również w inscenizacjach batalii Powstania Listopadowego, co jest rzeczą zrozumiałą. Zaczynamy oczywiście od wybuchu Powstania Listopadowego w Warszawie. Tych inscenizacji warszawskich było już 9. Ściśle współpracujemy z Arsenałem Warszawskim, czyli z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. No, bierzemy udział we wszystkich możliwych inscenizacjach dotyczących Powstania Listopadowego, czyli między innymi właśnie jesteśmy tu, w Ostrołęce. Ale biliśmy się również w Warszawie, 3-krotnie co najmniej, w Olszynce Grochowskiej i w innych miejscach. Oddział nasz liczy około 40 ludzi, oczywiście wymiennie. Starsi podchorążowie odchodzą, młodsi przychodzą. Jest to stała rotacja. Niemniej dążymy do tego, żeby nieustannie przypominać w kraju i w Europie o polskiej historii, o tradycji i kultywujemy tę tradycję z naszymi podchorążymi i studentami cywilnymi. Do Ostrołęki przyjechaliśmy dlatego, że jest to 180. rocznica owej z najbardziej krwawych bitew Powstania Listopadowego. Wczoraj broniliśmy klasztoru w centrum Ostrołęki, broniliśmy jednej z głównych bram. Dzisiaj bierzemy udział w inscenizacji batalii na Błoniach nad Narwią. Zadaniem naszego oddziału będzie walka w rozproszeniu. Idziemy, jak to się mówi w wojsku, na pierwszy ogień. Będziemy wstrzymywać pierwsze fale nieprzyjaciela. Później oddajemy pole walki oddziałom zwartym i będziemy zabezpieczać skrzydła zwartym oddziałom piechoty. No, wybuch Powstania Listopadowego łączył się z ogromnymi wstrząsami. W zasadzie był to przypadek, wywołali to powstanie podchorążowie. Wiadomo, jak później potoczyły się losy, czyli utworzyliśmy rząd, cała armia stanęła po właściwej stronie, zaczęliśmy wojnę z Rosją. Część historyków uważa, że powstanie listopadowe nie miało szans powodzenia. Inni uważają, że jak najbardziej. Ponoć w Moskwie car na wieść o wybuchu powstania listopadowego wpadł w panikę. Rosja wówczas znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji politycznej. Polacy wykorzystali ten moment. Ale odpowiedzenie pełne na pytanie, czy mieliśmy szansę odzyskania niepodległości, a przynajmniej obrony kraju, myślę, że dzisiaj jest nie do odpowiedzenia. Bitwa pod Ostrołęką to jedna z najbardziej krwawych bitew Powstania Listopadowego, czy w zasadzie wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku. Jedna z najkrwawszych, ogromne straty ze strony polskiej, niestety nieudolność naczelnego dowódcy generała Skrzyneckiego, natomiast bohaterska postawa wojska. Bohaterska postawa wojska, która wykonywała po prostu rozkazy, wstrzymując natarcia armii rosyjskiej, próba wycofania się przez rzekę, przez wąski gardło, przez most. Ostrołęką ostatecznie zakończyła się w cudzysłowie sukcesem, bo zdołaliśmy wyprowadzić wojska na drugą stronę rzeki, czyli nie daliśmy się rozbić Rosjanom. Dzięki temu, że pułkownik Bem tak naprawdę chyba z własnej inicjatywy ruszył po to, żeby osłonić wycofującą się polską piechotę, myślę, że to przyczyniło się do owego sukcesu, o którym przed chwilą powiedziałem. Mińskiego piechotnego pułku. Jestem szefem historyczno-wojskowego klubu, który odtwarza pieszy pułk z Mińska, który istniał od 1806 roku.
Jestem pułkownikiem. Nasz klub został utworzony w 1996 roku. Этот полк заслуженный. Он принимал участие во многих войнах, во многих сражениях. Полк, który odtwarzamy, brał udział w wielu wojnach i bitwach. Zasłużył się on szczególnie w wojnie z Napoleonem podczas kampanii w 1812 roku w Rosji. Мы участники клуба гордимся тем, что мы сопричастны истории этого полка. Tutaj w Ostrołęce, mimo że jest to późniejszy okres powstania listopadowego, również nasz pułk imiennie brał w nim udział. Jesteśmy niesłychanie dumni z tego, że możemy odtwarzać te jednostki. Chcemy również, aby nasi rówieśnicy oraz następcy poprzez naszą działalność wiedzieli o zasługach tego pułku. Jeśli chodzi o mundury, uzbrojenie oraz namioty, które posiadamy, to zasadniczo robimy je sami. A jeśli nie starcza nam umiejętności, to zamawiamy niezbędne rzeczy u specjalistów. Mundur, który mam na sobie, to efekt całorocznej pracy. No, nikt nam to nie daje. To wszystko stworzone naszymi własnymi usiłami. Вот весь мундир, который на мне есть, это полностью сделано. То есть мы брались участие в вielu реконструкциях за границей, między innymi в Немчах, Польше, на Литве, Чехах, Франции oraz в Испании. Byliśmy również na Korsyce, w miejscu urodzin Napoleona. Muszę przyznać, że byliśmy jedną z pierwszych grup z Białorusi, która uczestniczyła w wyjazdach za granicę. Даже во Франции, Испании. И один раз нам удалось, правда, это было давно, когда проводили, мы даже были на родине Наполеона на острове Корсика, вояч. Вот. И хочу сразу признаться, если вот говорить об Остроленке. Jeśli chodzi o polskie grupy rekonstrukcyjne, to uważam, że Polacy wspaniale nawiązują do tradycji swojego kraju, równocześnie odnosząc się do nas z niebywałym szacunkiem i przyjaźnią. To stwarza poczucie wspólnoty w rekonstruowaniu historii, mimo tak odmiennych losów i trudnych dziejów. Chociaż Ostrołęka to rusko-polskie powstanie, no tym niemniej Miński Piechotny Polk, to historyczne dane, участвовал именно в этих событиях 1830-31 годов. Битва Остроленска jest przełomem, za taką zawsze była uważana przez historyków w powstaniu listopadowym, dlatego że kiedy nie udała się naczelnemu wodzowi Janowi Skrzyneckiemu wyprawa na gwardię, tu mniejsza już o przyczyny tej nieudanej wyprawy, sam musiał się cofać przed przeważającymi siłami rosyjskimi. Znalazł się w sytuacji, kiedy musiał przekroczyć rzekę Narew już z Rosjanami na karku. W związku z czym trzeba było zatrzymać Rosjan, zanim główne siły nie przeprawią się przez Narew. Wczorajszy wieczorem odtwarzany epizod pod klasztorem symbolizował walkę oddziałów generała Ludwika Bogusławskiego właśnie z przeważającymi siłami rosyjskimi. Udało się Polakom powstrzymać Rosjan na tyle długo, by armia przeprawiła się na drugi brzeg Narwi. I wówczas Rosjanie, idąc za ciosem, forsowali most, chcieli przedostać się na drugi brzeg rzeki. Górowali liczbą artylerii, stali z tą artylerią na wyższym lewym brzegu Narwi. Strona polska bardzo źle, nieudolnie przeprowadzała kontrataki. Zbyt małymi siłami Skrzynecki zachowywał się, powiedzmy, jak dowódca, chyba nawet nie pułku, a batalionu, rzucając zbyt małe siły przeciw Rosjanom, które w żadnym razie nie mogły zepchnąć ich z powrotem do Narwi. Ostatecznie Rosjanie przedostali się głównymi siłami na prawy brzeg i zaczęli spychać, ścigać zdezorganizowane siły polskie Skrzyneckiego. I tylko słynna, opiewana wielokrotnie w historiografii, także popularnej, szarża baterii artylerii konnej Józefa Bema, zwanego z tego tytułu potem Krwawą Gwiazdą Ostrołęki, powstrzymała zbyt intensywne zapędy pościgowe Rosjan. Ostrołęka nie była przełomem w sensie militarnym, bardziej w sensie psychologicznym.
Wkrótce w atmosferze skandalu musiał odejść ze stanowiska naczelnego wodza Jan Skrzynecki, obwiniany o nieudolność, często o zdradę, choć oczywiście to jest za daleko powiedziane. Zaczęły się dezercje, zaczęła się niewiara. Naczelne dowództwo w sens walki. Odcięty został, częściowo wysłany na Litwę, korpus Antoniego Giełguda. Siły powstańcze zostały więc rozdzielone. I na dobrą sprawę wódz rosyjski Iwan Dybisz nie zdyskontował tego sukcesu, nie tylko dlatego, że był sam bardzo ostrożny, ale także dlatego, że wkrótce zmarł na chorobę, którą przywlekli Rosjanie z Bałkanów, na cholerę. Chorobę, która jak wiemy była na tyle zabójcza, że wkrótce jej nazwa stała się przekleństwem. A niech cię cholera, ażeby cię cholera. Minęły jeszcze długie tygodnie. To były długie tygodnie właściwie prawie zupełnego bezruchu strony polskiej, czy też raczej takich półruchów. Nieprzemyślana, źle przeprowadzona wyprawa na Łysobyki. Dopuszczono do tego, że mimo kolejnych zmian w polskim dowództwie, tutaj zastąpił Skrzyneckiego generał Krukowiecki, dotychczasowy dowódca garnizonu Warszawy, też nic nie zrobił. Nowy wódz rosyjski Iwan Paskiewicz, już zasłużony w walkach z Turkami w Armenii, stąd zwany Erewańskim, pomocą pruską przeprawił się pod Osiekiem przez Wisłę i przekraczając linię Bzury, Rawki, doszedł do Warszawy, właściwie zupełnie nieprzygotowanej do obrony, z przestarzałymi fortyfikacjami, zbyt rozległymi, ze zbyt szczupłą załogą i w dodatku jeszcze w ostatnich dniach przed podjęciem obrony osłabioną przez wysłanie około 20-tysięcznego korpusu generała Ramorino na południe. Ramorino zresztą nie posłuchał rozkazu powrotu, skapitulował, dał się internować na granicy austriackiej. W rezultacie około 40-45 tysięcy Polaków stawiało opór około 70-tysięcznej armii rosyjskiej. Bitwa Warszawy była największą bitwą powstania listopadowego. Już pierwszego dnia Rosjanie zdobyli, oczywiście niełatwo, pierwszą linię umocnień. Następnego dnia walki miały już mniej gwałtowny charakter, rozpoczęły się faktycznie rozmowy kapitulacyjne. Na mocy umowy kapitulacyjnej Wojsko Polskie opuściło wraz z rządem i Sejmem Warszawę, udając się do Modlina, wojsko do Płocka, rząd i Sejm. Wileński Pułk Muszkieterski, piechota liniowa. Jestem historykiem w mundurze, bardziej nauczycielem, chociaż udało mi się przed rokiem uzyskać stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii XIX i XX wieku. Pracę pisałem oczywiście z epoki napoleońskiej. 5 października po opuszczeniu Płocka Wojsko Polskie w liczbie około 20 tysięcy żołnierzy wraz z nowo mianowanym wodzem naczelnym Maciejem Rybińskim przekroczyło granicę pruską koło Brodnicy, gdzie zostało internowane i rozbrojone przez wojsko pruskie. Na wieść o tym 9 października poddał się wojskom rosyjskim blisko 7-tysięczny garnizon Modlina, zaś 21 października skapitulował komendant z Zamościa, generał Jan Krysiński, wraz z 3500 żołnierzami. W Brodnicy znalazł się nie tylko wódz naczelny z głównym wojskiem, ale również większość posłów, senatorów oraz członków rządu tymczasowego. Wojsko Polskie w zaborze pruskim, z uwagi na to, że mieszkało tam wielu Polaków, witano często entuzjastycznie i żywiono nadzieję, że powstanie będzie kontynuowane, nadaremne. Władze pruskie z dużą niechęcią patrzyły na poczynania Polaków. Dochodziło często do aresztowań oraz zatrzymań. Po upadku powstania wielu jego uczestników zesłano na Sybir lub wyemigrowali oni na zachód, głównie do Francji. Jednym z nich był Józef Bem, który później w 1848 roku podczas wybuchu powstania węgierskiego został mianowany głównodowodzącym Armii Siedmiogrodu i poprowadził Węgrów do wielu efektownych zwycięstw nad wojskiem austriackim. Niestety po interwencji rosyjskiej powstanie upadło, zaś Bem zbiegł do Turcji, gdzie wkrótce zmarł. Tak skończył się epilog walk narodowo-wyzwoleńczych oraz wiosny ludów w Europie w pierwszej połowie XIX wieku.